do kolejnego punktu wózetka na ulicy Jana 23. Bardzo bym poprosił o przedstawienie. Jest to dotyczy postępowania w sprawie ustalenia. Ja nie mogę czytać, bo mam, jestem po operacji oka. Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod naszą budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w piwnicach i lokalami usługowo-handlowymi. Jest budowa zewnętrznego układu drogowego na działce 70/27, budowa dojścia do dojazdu do działki 70/27 oraz terenu kościoła w postaci ciągu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z ulicy Jana 23 na działkach 66/29, 69/14, 69/19, 58/6. 58/4, 63/19, 70/26, 58/2. Przebudowa jest spacerowych obejmująca korektę kształtowania terenu i likwidację schodów terenowych z zarzędu Alei na działkach. Wszystko przy ulicy Jana 23 w Krakowie. Opiniuje się pozytywnie to zadanie inwestycyjne pod warunkiem zapewnienia takiej samej ilości miejsc postojowych i garażowych jak ilości mieszkań oraz dokładnie obliczenia powierzchni uszczelnionych i powierzchni biologicznie czynnej. Wyjaśnię, że w tym budynku jest 56 mieszkań, a 21 miejsc garażowych w podziemiach budynku i 9 miejsc postojowych przy alejce. A więc praktycznie połowa tylko dla połowy mieszkań przewidziane są miejsca postojowe dla samochodów. To tyle. Dodam jeszcze, że w miesiącu chyba lipcu była wydana w tej sprawie opinia pozytywna, tylko trochę inny przebieg działki dojazdowej. W październiku nie tak. Nie, nie. W lipcu. Teraz w październiku to przyszło, ale nie opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja chciałem tylko zapytać, to jest przy tej kurce, przy pachunku i kurtkę. Przed samym kościołem, przed wjazdem do kościoła. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, że się go poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że przyjęła projekt uchwały jednogłośnie.